Rafał Piotrzak, gratulujemy przede wszystkim zwycięstwa. Jak to spotkanie wyglądało z twojej perspektywy, bo te gorsze fragmenty to ty oglądałeś z dystansu, a jak wszedłeś, to ruszyło. Znaczy, na pewno źle weszliśmy w mecz. Wiadomo, stracona bramka w 5 minucie gdzieś tam delikatnie nas podłamała. W przerwie korekty ze strony trenera podziałały, bo już graliśmy inaczej. Zmiany też wniosły dużo pozytywnego, ale najbardziej cieszy to, że w takich okolicznościach się podnieśliśmy, bo chyba widać było po tej radości całej drużyny i sztabu i wszyscy się cieszyliśmy, że to zwycięstwo no, po prostu przyszło w takich trudnych warunkach. Jeżeli chodzi o te gorsze rzeczy, o pewnie nawet możemy powiedzieć dominację Zagłębia w pierwszej połowie i te pierwsze 10 minut, może 7-8 w drugiej części spotkania, to była kwestia środka pola, to była kwestia jakichś niedobranych za dobrze założeń. Co wy sobie powiedzieliście w przerwie na ten temat? Nie wiem, bo mnie nie było w przerwie w szatni. Natomiast na pewno trener gdzieś tam zareagował, bo wiadomo, mieliśmy jakiś plan na ten mecz, ale on nie wypalił w tej pierwszej połowie. Ale tak jak mówię, no najważniejsze jest to, że wygrywamy i tego się trzymajmy, bo wiadomo, są mecze, gdzie teraz przeciwnicy inaczej do nas podchodzą, gdzieś tam analizują nas mocniej i my musimy reagować na boisku, ale tak jak mówię, no cieszymy się z tego, że 3 punkty zostają u nas. A twoja ocena twojego występu, bo wróciłeś do kadry po prywatnych problemach, o których mówić nie będziemy, ale czy to był taki moment, w którym troszeczkę jakieś tam trudności zostawiłeś za sobą i po prostu wróciłeś do roboty? Znaczy, ja muszę powiedzieć, że w szatni troszeczkę łzy poleciały, bo cała ta sytuacja związana gdzieś tam z moją rodziną wpłynęła na mnie no, bardzo mocno i cieszę się, że już to jest za mną. Rodzina jest zdrowa, to jest najważniejsze. Ja cieszę się, że pomogłem drużynie i teraz z czystą głową mogę dalej trenować, grać i mam nadzieję, że ta gra nasza będzie tak fajnie wyglądała jak do tej pory. Rafał, wcześniej mecz ze Śląskiem, ostatnio z Wartą, teraz Zagłębie, no mistrzowie końcowe. Czy w końcówkach, czy 3-0 będziemy wygrywać już w 15 minucie. Ta drużyna ma charakter i to pokazuje w każdym meczu i ja się nie obrażę, jeśli będziemy tak wygrywać, bo trochę emocji będziemy dawać kibicom. To powiedz jeszcze o bohaterze ostatniej akcji, w ogóle końcówki. Długo czekaliśmy na to, żeby pokazał to, co pokazał. On już na treningach to wcześniej prezentował? Jak to wyglądało z waszej strony? Tak, ja muszę powiedzieć, że jak Marko przyjechał na pierwszy trening, to akurat mieliśmy trening strzelecki i już było widać, że prawa i lewa noga jest ułożona, natomiast ja osobiście chciałbym tu pogratulować Egzonowi, który wszedł i w środku pola na pewno zrobił wielką różnicę, bo to chłopak, który no nie dostawał dużo szans, wrócił do nas, do pierwszej drużyny. Trener mu zaufał i on pokazuje w pełni swojej możliwości, a my wiemy, że on może grać jeszcze lepiej. Także tutaj gratulacje dla Marko, dla Egzona i dla całej drużyny. Właśnie wcześniej najczęściej z Konrado się zamienialiście. Ja raz grał jeden, raz drugi, jednak ten mecz pokazał, że jak dwaj razem jesteście na boisku, to też fajne rzeczy mogą powstać, bo fajnie się też uzupełnialiście na tym skrzydle. No, myślę, że mecz w Niecieszy też pokazał, bo też graliśmy razem, że tutaj ja wiem, że jak gram z Konrado na stronie, to on też wie, że on może sobie pohulać bardziej w ofensywie, ja go gdzieś tam zabezpieczam, także no, każdy jest potrzebny i każdy czuje się potrzebny w tej drużynie i nie ma tak, że ktoś jest z boku i się patrzy, co my robimy, tylko no, tak jak mówię, ta cieszynka chyba pokazała, że ta drużyna jest jednością.